Jarosław Kaczyński zamierza przebudować swoją partię, bo on w ogóle to lubi mieszać. Z reguły z tego mieszania nic nie wychodzi, nie wynika, więc boimy się, że tym razem też nic z tego nie wyniknie. To znaczy wszystko zostanie po staremu, zamieszane, a Jarosław Kaczyński nadal będzie rządził. Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są rozmaite scenariusze, które się okropnie mnożą na temat tego, kto wystąpi w kampanii prezydenckiej z ramienia Koalicji Obywatelskiej. To jest o tyle zabawne, że Koalicja Obywatelska mówi, no to problem to ma PiS, bo oni tam mają 15 kandydatów, czyli nie mają nikogo, a my to wiemy. No ale wiemy, że u nich jest co najmniej 3 kandydatów i ciągle nie wiadomo, kto tym kandydatem ostatecznie zostanie. Zatem to jest nasz drugi temat. A trzeci temat, no trochę się ponabijamy z radosnej twórczości członków rządu i co z tego wynika w praktyce, no dla nas wszystkich. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.